Te kolory same w sobie pochodzące z liści są bardzo różne. Różne też będą nam dawały efekty te rzeczy, które na przykład dodamy w czasie tworzenia ekoprintu. My dzisiaj robimy to metodą parowania, ale możemy też wykonać to drugą metodą moczenia w wodzie i podgrzewania tej wody. I wtedy te ekoprinty często nam się robią takie, bym powiedziała, bardziej malarskie. One nam się trochę mogą tak rozpłynąć i znowu, no to może być pożądany efekt lub nie, w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Nasze będą takie czystsze, bym powiedziała, bo kartka nie przyjmie właściwie żadnych dodatkowych, w żaden dodatkowy sposób nie zostanie zmieniona. Więc nie będzie tych takich kolorowych zacieków, które są tutaj na niektórych przykładach, które powstawały między innymi dlatego, że ja na przykład do wody jeszcze dodawałam chociażby kurkumy. Ona ten papier też wtedy tak przyciemnia, robi taki żółtawy, taki trochę efekt retro. Przy ekoprincie ten efekt końcowy jest bardzo nieprzewidywalny. No, wynika to z tego, że po pierwsze każda roślina inaczej będzie nam oddawała te swoje pigmenty, inne pigmenty będzie miała w sobie. Po drugie papier również będzie różnie je przyjmował. Tutaj macie też przykłady różnych papierów. Niektóre są takie jak te, których dzisiaj używamy, ale testowałam też inne rodzaje papierów i efekty mimo używania na przykład tych samych roślin były różne. No, duże znaczenie ma też na przykład woda i to, jakie woda ma pH albo jakie ma w sobie już na przykład minerały, i to będzie miało znaczenie zarówno przy ekoprintingu, jak i w ogóle przy farbowaniu naturalnym.